Czy wiesz, że od prawdziwego geniuszu dzieli jedynie kilka prostych nawyków? Tak, dokładnie. Nauczyłeś się ich w szkole, ale to było dawno temu, więc umknęły. Tak po prostu. Thomas Edison zapisał około 4000 notatników. Leonardo da Vinci zapisał około 15000 stron. A kiedy miałem okazję poznać Sir Richarda Bransona, okazało się, że nigdy nie rozstaje się z notatnikiem. Nawet w paszporcie notuje. Pierwszy krok do geniuszu i realizacji swoich wizji to zapisywać. Ale co? Wszystko! Pomysły, spostrzeżenia, tematy do analizy, informacje, żarty, doświadczenia, problemy, rozwiązania, sentencje, rozmowy, cytaty. Wszystko! Wiem, co myślisz. Za proste. Nie bądź w błędzie i sprawdź. Badania pokazały, że bez zapisywania i wrócenia do notatek nie zapamiętamy nawet 20%. Więc może czas zapisywać. Nic ci nie przeleci przez palce. Ale co powiesz na więcej? Pójdźmy dalej. Jak wiemy, do naszego mózgu dociera każdej godziny miliony informacji. Przyznasz, że to dużo, jak na godzinę. Nie mówiąc już o całym dniu. Świadomie jesteśmy jedynie w stanie skupić się na kilku. Samo zapisanie pozwoliło dostrzec i zapamiętać więcej. Drugi krok to wyciągać wnioski. Ale nie te pochopne. Liczą się odpowiednie wnioski. Wnioski, które przyniosą ci konkretne efekty. Wzbogacą twoje życie, życie twojej rodziny i osób blisko ciebie. Ale to jeszcze nic. Trzeci krok to zastosowanie wniosków. Ponieważ nieważne kim jesteś, co robisz, i tak na końcu, gdy wielu startuje, wygrywają tylko ci, którzy wyciągają odpowiednie wnioski i szybciej je stosują. Hint Seeker.